Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciekawie. W ten weekend, podczas wiecu wyborczego w stanie Montana, Donald Trump powiedział, że Kamala Harris jest głupia. Wspomniał o tym w bardzo inteligentny sposób, mówiąc, że według jego opinii ma niskie IQ, czyli niski iloraz inteligencji. I przedstawił na to dowody. Zresztą te dowody ja za chwilę i Państwu przedstawię. To bardzo ciekawe. Dodam też, że przy okazji lotu do stanu Montany, do miasta Bozeman, Donald Trump, a konkretnie jego samolot, zaliczył awarię. No i coś mi podpowiada, że to nie jest przypadek, lub jeśli jest, to taki podobny przypadek jak z tym zamachem, który, jak wiecie Państwo, był nieudany, a zamachowiec, wiemy co się z nim stało. Ta sprawa tego tamtego zamachu wygląda dość dziwnie. Po dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, należałoby to zadawać całe mnóstwo pytań, na które nikt nie dostarczył i uważam, że nie dostarczy odpowiedzi. Po pierwsze, czy przypadkiem jest, że zamachowiec wszedł na dach budynku? Czy przypadkiem jest, że ludzie, którzy byli na tym wiecu, wskazywali służbom, wskazywali policji, służbom specjalnym, że ten zamachowiec wspina się na dach budynku? Czy przypadkiem jest, że te służby nie reagowały? Czy przypadkiem jest, że go nie widziały, a przypadkiem może nagle go dostrzegły w ułamku sekundy po oddaniu przez niego strzałów Donalda Trumpa, bo przecież wiemy, że zamachowiec zginął na miejscu. I to nie dlatego, że popełnił samobójstwo, powiedzmy, tylko dlatego, że został zlikwidowany przez snajperów. Czyżby ci snajperzy mieli obserwować tego zamachowca do czasu, aż zrobi, co miał zrobić, po to, żeby go potem zneutralizować, mówiąc krótko? No bo dzięki temu nie odpowie na pytania, na przykład, czy ktoś go inspirował do tego zamachu. Czy miał z kimś kontakt? Czy z kimś się spotykał? Czy coś mu obiecano? Żadnych pytań już mu się nie postawi, żadnych odpowiedzi ten człowiek nie udzieli. Natomiast w końcowej części tego materiału podzielę się z Państwem jeszcze bardzo ważnymi wnioskami. Otóż powiem Państwu, czy w mojej opinii pani Kamala Harris jest gwarancją dla Stanów Zjednoczonych i dla Amerykanów tam żyjących, a także dla reszty świata, pewnej odmiany komunizmu. Takiego, można powiedzieć, symetrycznie wprowadzanego, przynajmniej co do którego symetrycznego wprowadzenia są czynione istotne starania w Europie, w Unii Europejskiej. Zatem czy pani Kamala Harris w mojej ocenie jest gwarancją pewnego rodzaju komunizmu wprowadzanego dla Amerykanów i bezsprzecznie rosnących cen energii, paliw, czyli energii elektrycznej, gazu, paliw, ropy, benzyny, czy jest też gwarancją tego, można powiedzieć, co zapowiada taki komunistyczno-demokratyczny nurt, ja bym to powiedział, który dostrzegalny jest także w Europie, czy jest gwarancją wdrożenia idei George'a Sorosa, który swoimi fundacjami setki milionów dolarów wydawał na to, aby w Europie miliony migrantów z Afryki, z państw Bliskiego Wschodu się tutaj dostały, destabilizując w pewnym sensie, co Państwo dzisiaj widzicie sami, możecie zaobserwować w Wielkiej Brytanii. A więc gwarantował setkami milionów dolarów prowadzenie milionów migrantów. I coś mi podpowiada, że tego typu działania i kolejne setki milionów dolarów były używane w Stanach Zjednoczonych do tego, aby osiągać podobne cele. Zresztą o tej niekontrolowanej migracji do Ameryki dziwnych ludzi, jak to czasami określa Donald Trump, no z tym nie jest przypadek, prawda, że również tutaj za czasów demokratów to się dzieje. Pokażę Państwu także dowody na to, ile set milionów dolarów, zaraz to Państwo zobaczycie, fundacja George'a Sorosa czy jego fundacje przekazały demokratom. Są to setki milionów dolarów, podkreślam, zatem nie może tu być przypadku. A nawet pokażę Państwu jeszcze dowody na to, w jaki sposób George Soros wpływał na politykę w Unii Europejskiej, na to, co my tutaj mamy. Czytaj Zielony Ład, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i inne pseudoekologizmy, drodzy Państwo, bo nie nazywam tego działaniami ekologicznymi czy proekologicznymi, gdyż one z logicznego punktu widzenia takimi nie są. Bo musimy się tutaj co do tego zgodzić, że aby na przykład dla samochodu elektrycznego dostarczyć energię do tego, żeby mógł się poruszać inną niż tankując do niego paliwo, potrzeba jakieś inne paliwo spalić w elektrowniach i przesłać następnie liniami przesyłowymi, żebyśmy mogli ten samochód zatankować. Bo dosłownie naprawdę bardzo ułamkowym zagadnieniem
są kwestie takie jak fotowoltaika, magazyny energii, które na przykład, którymi dysponują prywatni przedsiębiorcy czy gospodarstwa domowe. To jest zupełnie marginalna sprawa, więc jeżeli miałoby to wejść w użytek masowy, no to mówimy o czymś abstrakcyjnym. No chyba, że ma nie być użytku masowego. Chyba, że rzeczywiście depopulacja, drodzy Państwo, to jest coś, co będzie nam zaproponowane w rozumieniu przymusowym. I o tym też mówiła pani Kamala Harris. Zatem za chwilę Państwo też zobaczycie, usłyszycie na własne uszy słowa pani Kamali Harris o depopulacji. Państwu pozostawię ocenę, czy to przejęzyczenie, tak jak potem formalnie stwierdzili przedstawiciele prasowi, prawda, pani Kamali Harris, czy mówiła po prostu, co ma... dzieliła pani Kamala Harris się tym, co jej leży na sercu. Zapraszam już serdecznie do oglądania. Korzystając z prawa cytatu, przedstawię za chwilkę publikacje prasowe dla celów edukacji oraz dla celów podjęcia z nimi po prostu polemiki, ale także przede wszystkim, aby te materiały dla Państwa były merytoryczne. Nie było, dzięki temu nie ma co do tego sporu pomiędzy nami, prawda? Czy mówię tutaj o faktach, czy o rzeczach przez siebie samego wymyślonych. Nie ma też wrażenia dotyczącego tworzenia przeze mnie jakiejś niby tutaj i teraz cudzysłów sztucznej atmosfery, prawda, że ja coś wiem, mam jakieś materiały, które są tajne, przez poufne i tak dalej, bo obserwuję na niektórych kanałach YouTube, tak się rzeczywiście dzieje. Prowadzący czytają z prompterów, a w zasadzie recytują częściowo publikacje prasowe, drodzy Państwo, lub przygotowane skrypty. I co do tego też jeszcze dodam. Nie mam wątpliwości tutaj, że w mediach głównego nurtu, a także na dużych, na wielkich kanałach YouTube w Polsce i na niektórych bardzo małych także, dzieje się wręcz jedne, czy odgrywana jest jedyna słuszna narracja i mam wrażenie, jakoby powstawały takie, no nie wiem, właśnie komunikaty prasowe, takie paczki prasowe, które przygotowywane są gdzieś na zapleczach. Kto wie, czy nie takich fundacji właśnie, o których wspominaliśmy, prawda, jak George'a Sorosa, czy jego już narzędzi, takich jak, prawda, Komisja czy Unia Europejska jako całość, a za chwilę na to dowody. I następnie nie są te paczki informacyjne, prawda, rozsyłane do właśnie stacji telewizyjnych, przy czym z zaznaczeniem, że redaktorzy mogą tam dokonać kosmetycznych zmian i muszą to wszystko po prostu odczytać i wyrecytować. I dlatego mamy jedyną słuszną narrację co do szeregu kwestii. Po pierwsze, co do minionej i niedługo reaktywowanej zarazy, ale o tym będę mówił Państwu przy innej okazji. Tak, tak, już jest nowa szczepionka, która będzie nam proponowana na pewną odmianę wiadomo jakiej zarazy, która to pewnie będzie za chwilę nam podkręcona. To jest pierwsza sprawa. Znamy narrację w mediach. Druga rzecz. Narracja w mediach dotycząca wojny na Bliskim Wschodzie. Terrorystami są wiadomo kto, czyli Hamas, Hezbollah. Terrorystami jest państwo takie jak Iran, takie jak Liban, takie jak Jemen, ale oczywiście armia państwa, które państwa Izrael, mówiąc wprost, jest armią tylko i wyłącznie obronną. No i zupełnie przypadkowo, broniąc się, dokonuje na przykład bombardowań w tym tygodniu tylko 3 szkół, ale o tym szczegółowo będę Państwu donosił przy okazji kolejnego materiału wideo. Niemniej ta jedyna słuszna narracja ma też, drodzy Państwo, taką misję, aby formatować nasze postrzeganie. I powiem Państwu, w jaki sposób temu się nie dawać. Zadając pytania, zadając logiczne pytania, zadając pytania co do tego o przyczyny, jak gdyby, wydarzenia, które nam prasa czy media opisują, pytania o konsekwencje i pytania o związki, czyli o powiązania. Pytania jakoby stawiane, gdybyśmy się wznieśli ponad tylko i wyłącznie to jedno zagadnienie, dostrzegając innych związków tutaj. No właśnie, i gdy zadamy pytanie o inne związki, to nagle stanie się jasne, że pytanie, czy Ukraina mogła w obwodzie kurskim przeprowadzić autonomicznie atak, używając sprzętu i amerykańskiego, i niemieckiego chociażby. Pytanie logiczne spowoduje, że natychmiast znamy odpowiedź. I to nie musimy być specami od, drodzy Państwo, prowadzenia wojen, nie musimy mieć doświadczenia wojskowego, tylko zwyczajnie posługując się logiką, będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy to działanie rzeczywiście, jak media głównego nurtu donoszą, o którym na przykład strona zachodnia, czytaj Ameryka, nic nie wiedziała. Natychmiast stanie się dla nas jasne, że ktoś, kto próbuje nam coś takiego wmówić, zwyczajnie opowiada bzdury i powinien się tego wstydzić.
Tyle tytułem wstępu, przechodzę już do zagadnienia przygotowanego na dzisiaj. A więc Donald Trump, Kamala Harris, a w tle George Soros, demokraci, komunizm i synchronizacja wprowadzania nam jedynie słusznej narracji, jedynie słusznego ustroju w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam serdecznie. Na początek publikacja prasowa portalu i wydawnictwa CBS News. Mam tutaj już wersję przetłumaczoną przez Google Translatora. Samolot Trumpa przekierowany w Montanie z powodu awarii mechanicznej. Czytamy dalej. Samolot byłego prezydenta był zmuszony w piątek zmienić trasę lądowania na Billings w stanie Montana z powodu usterki mechanicznej. Potwierdzili to przedstawiciele lotniska w rozmowie z CBS News. Trump organizował wiec w Bozeman w stanie Montana w piątkowy wieczór, ale jego prywatny samolot wylądował w Billings w piątkowe popołudnie. Jak poinformowało w oświadczeniu międzynarodowe lotnisko Billings-Logan, Bozeman znajduje się około 150 mil na zachód od Billings. Drodzy Państwo, no, awaria mechaniczna, awaryjne lądowanie w innym mieście, czym to może skutkować? Znowu pytania na logikę. Tym, że wiec może się nie odbyć. A muszę też Państwu w tym miejscu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tego typu wiece, które realizuje i organizuje Donald Trump, a w zasadzie cały jego sztab, służą dwóm celom. Po pierwsze, rozmowie z opinią publiczną, ze społeczeństwem amerykańskim, to po pierwsze, a po drugie, również gromadzeniu środków, gromadzeniu funduszy. To są także spotkania z tak zwanymi donatorami, czyli sponsorami, prawda, tejże kampanii, na którą potrzebne jest setki milionów dolarów. Zatem, jeżeli ktoś Donaldowi Trumpowi utrudnia prowadzenie tego rodzaju organizacji wieców wyborczych, czy uczestnictwa w nich, to podkłada mu w sposób jawny nogi, stale i ciągle. Dlatego Donald Trump, w mojej ocenie, miał rację, kiedy mówił w trakcie, gdy przez wiele miesięcy odbywały się procesy, trwały procesy przeciwko niemu, a on miał nałożony tak zwany gag order, czyli nakaz bycia zakneblowanym, to znaczy zakaz wypowiadania się publicznie i komentowania tak samego procesu, jak i zakaz wypowiadania się w trakcie na sali sądowej. O tym mówił wielokrotnie Donald Trump. Ale co jeszcze? Donald Trump w trakcie wielomiesięcznych procesów i tego procesu grillowania go przez demokratów, przez sędziów sprzyjających demokratom, którzy zarówno sami, jak i dzieci, pewien główny sędzia, który tam był w roli głównej, jego córka również pracowała dla wysokiej rangi polityków, przedstawicieli demokratów. No i do czego zmierzam? Miał nakaz obecności na sali sądowej. I Donald Trump mówił wyraźnie, uniemożliwia mu się prowadzenie kampanii prezydenckiej. A ta kampania prezydencka to nie tylko rozmowy z wyborcami, choć to przede wszystkim w mojej ocenie, ale to także gromadzenie środków, rozmowy z ludźmi, z firmami, z instytucjami, którzy przekazują środki na kampanię prezydencką i mówimy łącznie o potrzebie gromadzenia, zbierania setek milionów dolarów. Zresztą to chyba dla Państwa jest jasne i oczywiste, bo w momencie kiedy, czy w dzień kiedy Joe Biden ustąpił z kandydowania o urząd prezydenta i mianował Kamalę Harris jak gdyby na swoje miejsce, takim zastępczym kandydatem, ja to określam, Kamala Harris w ciągu doby uzyskała 100 milionów dolarów środków, funduszy dla celów już swojej kampanii wyborczej. Wracam tutaj do publikacji portalu CBS News. Lotnisko poinformowało, że samolot Trumpa wylądował bez incydentów, a następnie Trump odleciał do Bozeman innym prywatnym odrzutowcem. Szczegóły problemu mechanicznego nie zostały potwierdzone. Według mojej wiedzy i ustaleń na ten moment nikt ze sztabu Donalda Trumpa nie wypowiada się też w zakresie tego, co jest konkretnie awarią i o co tutaj chodzi. Natomiast wypada tutaj zadawać takie pytania, bo nie mówimy tutaj o pierwszym takim incydencie wymierzonym w Donalda Trumpa, tylko po zamachu, który miał miejsce niedawno, takie pytania trzeba zadawać. Czy czasem ktoś nie podkłada mu nogi i nie spowodował tej awarii celowo? Oczywiście, zadając to pytanie, trzeba dodać także, czy czasem osobie, która ewentualnie, czy grupom osób, które to robią, nie chodziło tylko o spowodowanie nieobecności na wiecu wyborczym albo opóźnienia na wiecu wyborczym, a może nawet chodziło wprost o śmierć Donalda Trumpa. A o to zapewne chodziło podczas zamachu, który miał miejsce kilka tygodni temu. W tej chwili prezentuję Państwu krótkie nagranie wideo Donalda Trumpa po wylądowaniu właśnie w stanie Montana. Zobaczmy, co mówi prezydent. Z tej wypowiedzi sami Państwo odczytacie, o co chodzi podczas
tych wieców wyborczych, podczas tych wizyt, które prezydent Donald Trump odbywa w różnych miastach, w różnych stanach. I just landed in a really beautiful place, Montana. So beautiful flying over and you just look down and that's the way it's supposed to be. Właśnie wylądowałem w stanie Montana, w pięknym stanie Montana. Lecisz sobie góry wysoko, patrzysz na dół, jest pięknie i właśnie tak powinno być. Te słowa prezydenta ja interpretuję jako taki bardzo inteligentny, ale pstryk jednak w nos demokratom i zwolennikom wszelkich tutaj teorii amerykańskiego Zielonego Ładu, bo tak, drodzy Państwo, pani Kamala Harris i demokraci jak najbardziej postulują te kwestie, które również w Europie spędzają sen z powiek nie tylko rolnikom, ale wszystkim ludziom, którzy obawiają się tego, jak wzrosną ceny za energię, jak wzrosną ceny za żywność. Czy faktycznie teza nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy lub nieszczęśliwy, to nie tylko slogan, ale cel polityków. Słuchajmy dalej. But we have a very high rating in Montana. We have a lot of popularity. I like them, they like me. Mamy w Montanie wielu zwolenników, jesteśmy bardzo popularni. Ja ich lubię, oni mnie lubią. Donald Trump ma na myśli mieszkańców Montany. Ale kolejna fraza dotyczy już właśnie gromadzenia środków na kampanię wyborczą. But I'm here to do some fundraisers and most importantly to support Tim Sheehy, who's running for the... A więc Donald Trump wspomina wprost o tym, że nie tylko chce się spotkać tutaj z mieszkańcami Montany, ale właśnie, żeby rozmawiać również w sprawie zbierania środków, gromadzenia środków na kampanię wyborczą. A także, co mówi tutaj dalej, przede wszystkim wesprzeć kandydata na senatora Toma Sheehy, który jest kandydatem właśnie Partii Republikańskiej w kampanii o urząd senatora Stanów Zjednoczonych. Jest to konserwatysta, jest to człowiek z doświadczeniem w Navy Seals, były wojskowy, pilot, osoba o, tak jak wspomniałem, konserwatywnych poglądach. Posłuchajmy dalej. The US Senate, and we think he's going to do really well. We're going to have a rally, and it'll be a lot of fun. And then tomorrow we're going to do some more different stops, different states, all good, all great people. And we're leading in all of the polls now. Just about every poll has us leading. They found out. Donald Trump mówi, że następnego dnia i generalnie później kolejne stany, kolejne wiece, kolejne spotkania, kolejne działania. Mówi też o sondażach, tak, że sondaże dają przewagę zdecydowaną jemu w wyborach prezydenckich. No i to jest właśnie bardzo interesujące, że niektóre sondaże jednak, udało mi się ustalić, wskazują, że absolutnie nawet na ten moment zwycięstwo w garści ma pani Kamala Harris. Jestem przekonany co do tego, że te sondaże, które o tym twierdzą, które to donoszą, są po prostu na zamówienie wyssanymi z palca bajkami, drodzy Państwo. Tak to określę. A teraz przejdę już do materiału wideo, na którym przedstawię Państwu wypowiedź Donalda Trumpa właśnie z tego wiecu wyborczego, przed którym widzieliście Państwo jego wypowiedź jeszcze z samolotu. Posłuchajmy teraz uważnie. Będę tutaj Państwu też zaprezentuję też napisy, które są przetłumaczone na język polski. O, ustawię tutaj język polski dla tych napisów i będziemy mogli posłuchać i usłyszeć, przeczytać również, co pani Kamala Harris mówi na swoich przemówieniach, podczas swoich przemówień. Grossly incompetent, and in my opinion, has a very low IQ. But we'll find out about her IQ during the debate, okay? Let's find out about her IQ. Donald Trump mówi wprost, że Kamala Harris jest rażąco niekompetentna i w jego ocenie ma bardzo niskie IQ. Ale sprawdzimy, jakie ma to IQ podczas debaty, prawda? Co o tym sądzicie? Pyta tutaj tłumu podczas wiecu wyborczego w Bozeman w Montanie. To, drodzy Państwo, materiał wideo opublikowany 3 godziny temu dosłownie na kanale Force Breaking News. Słuchajmy dalej i za chwilę dowody będą, o których mówi Donald Trump, tego w jaki sposób wypowiada się, jaką elokwencję w cudzysłowie prezentuje Kamala Harris. No i zadajcie sobie sami Państwo teraz pytanie, czy to jest możliwe, że pani Kamala Harris sprawuje aktualnie wysoki urząd wiceprezydenta? Czy jest ona osobą, która jest autonomiczna w swoich
poczynaniach, decyzjach dysponuje wiedzą, elokwencją, doświadczeniem, rozeznaniem geopolitycznym, strategicznym, ekonomicznym, finansowym, które to rozeznanie, wiedza jest niezbędne na urzędzie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a jeszcze bardziej na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy czasem nie jest to tak zwany, ktoś by powiedział, słup, jakich bardzo często osoby wpływowe, sterujące sprawami z tylnego rzędu, czyli z tylnego fotela, angażują, czyli zatrudniają. Mamy tak bardzo często, chociażby na polskim podwórku to jest bardzo widoczne, gdy to na przykład w fotelach prezesów różnych spółek zasiadają osoby, które jeszcze wczoraj były na przykład, a to wójtem jakiejś miejscowości, jakiejś gminy, a to zajmowały funkcję jakąś w spółce, drodzy Państwo, w Świętokrzyskim, zajmującą się usługami porządkowymi, tak, a następnie zasiadają w fotelu jakimś bardzo ważnym spółki zbrojeniowej. Wykorzystywanie tego rodzaju słupów w polityce, jak widzimy bardzo duże, nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, jest w mojej ocenie niestety rzeczywistością. I aż przykre, że naród tu się na to wszystko nabiera. To pokazuje też, jak brawurowo zachowują się, drodzy Państwo, ci, którzy dysponują finansami, rządzą, można powiedzieć, sprawami tu i tam, a wręcz światem. I mówię tutaj o różnych nazwiskach na R, ale nie tylko, bo oni mają swoich, można powiedzieć, przedstawicieli w różnych innych państwach. No jest to po prostu dla mnie bardzo brawurowe. I jestem też co do tego przekonany, że każda kolejna, cudzysłów teraz, jakaś opozycja mniejszościowa szczególnie jest też bardzo kontrolowana pod tym względem. Zbiera elektorat. Wiem, że to dygresja co do tematu w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo istotna. Zbiera ta grupa nagle elektorat jakiś kilkuprocentowy, głosząc jakieś skrajne hasła, skrajne w stosunku do pozostałej sceny politycznej. Zbiera elektorat, ale w sprawach zasadniczych i tak zdecyduje, jak będą chcieć ci, którzy trzymają te sprawy tak naprawdę w ręku i mają wszystkich polityków w kieszeni. A może tu nie chodzi tylko o to, że mają ich w kieszeni, ale mają na nich odpowiednie haki. I gdyby ktoś z Państwa wyobrażał sobie teraz, że ja po części te insynuacje, które tu czynię, wyprowadzam z kapelusza czy ze skarpety, to wyobraźcie sobie, kto stoi za takimi aferami jak Lolita Express. Szczególnie dla osób, które słyszą to po raz pierwszy, radzę się nieco, czy podpowiadam nieco się wysilić, użyć Google'a do tego, wyszukać takich fraz jak Lolita Express, jak dołożyć do tego frazę Mossad. Zobaczycie Państwo, kto za tym stał, kto na kogo zbierał haki i przyłóżcie teraz tego typu, można powiedzieć, rozumowanie z tych afer związanych z Lolita Express na afery, chociażby na aferę podkarpacką w Polsce. Podobne mechanizmy. Wracam jednak do przemówienia Donalda Trumpa, bo ono jest bardzo istotne. Donald Trump mówi, że Kamala Harris jest głupia, w mojej ocenie tak należy rozumieć jego słowa, a mówi po prostu, że ma bardzo niskie IQ. Zobaczymy, co dalej dzieje się i jakie dowody Donald Trump wyciąga na Kamala Harris. So, you know, we have this great system. I want to show you just one other thing, please. Do you mind putting it up, please? Thank you. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. Talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. So when you think about it, there is great significance to the passage of time. Ukraine is a country. Uwaga, to jest jeden z moich ulubionych wątków, ale kolejny już Państwa przygotuję, będzie o półkuli zachodniej. Ktoś z Państwa, jeśli wie, jak ustalić istnienie półkuli zachodniej, podkreślam, nie północnej czy południowej, tylko zachodniej, proszę o wiadomość w komentarzu, za chwilę to zobaczycie. Jak Państwo słyszeliście, bardzo elokwentna wypowiedź pani Kamali Harris co do tego opisu, prawda, jakże geopolitycznego, geostrategicznego, no jakże, no brakuje mi tutaj naprawdę słów, żeby odnieść się do tego tak, żeby z jednej strony moja wypowiedź nie była rażąca, drodzy Państwo,
No ale z drugiej strony, żeby oddać, co naprawdę na ten temat uważam i naprawdę sądzę o wypowiedzi pani Kamali Harris, według mnie ona pokazuje, że jest gwarantem tego, że potrafi dobrze przeczytać to, co jej będzie napisane i jest gwarantem tego, że będzie wykonywana ta polityka, która się marzy, drodzy Państwo, tym siłom, które za nią stoją, które ją finansują, które finansują także działanie europejskich polityków. I już spoiler, bo za chwilę przejdziemy do tego wątku. Chodzi o George'a Sorosa, ale też wielu innych magnatów świata na R chociażby. Słuchajmy dalej jednak pani Kamali Harris, bo to bardzo ciekawe. No longer are you necessarily keeping those private files in some file cabinet that's locked in the basement of the house. It's on your laptop and it's then therefore up here in this cloud. Prawda, że pliki, które przechowujemy na przykład cyfrowo, to nie trzymamy ich w piwnicy, w szafie jakiejś zamkniętej, tylko na laptopie, a w zasadzie tu w chmurze, tu u góry, prawda, w chmurze, prawda? Szanowni Państwo, muszę się tu bardzo powstrzymywać, żeby nie przedstawić się tu bardzo ekspresyjnie, co uważam o przemówieniu pani Kamali Harris, a ich jest całe mnóstwo. To nie tak, że Donald Trump musiał się trudzić, aby je znaleźć, bo w zasadzie każdej wypowiedź jako free speech, powiedzmy, czyli taka wypowiedź po prostu bez przygotowanej kartki czytanej, czy to z promptera, czy to z blatu przed sobą, kończy się właśnie tego rodzaju elokwencją. Słuchamy dalej. That exists above us, right? The Caribbean nations, island nations, in the Western Hemisphere. O, i teraz jest ten słynny cytat o półkuli zachodniej, szanowni Państwo. That is where the Caribbean is. We are also in the Western Hemisphere. They are our neighbors. I am here, standing here on the northern flank, on the eastern flank, talking about what. Teraz pani Kamala Harris z wizytą w Polsce, to Warszawa, jak Państwo widzicie, mówi o północnej flance NATO, potem o wschodniej flance NATO, ale słuchajcie dalej, czytajcie ewentualnie tekst, proszę uprzejmie. We have in terms of the eastern flank, I can imagine what can be and be unburdened by what has been, you know? Space is exciting. It is time for us to do what we have been doing and that time is every day. Every day it is time for us to agree that there are things and tools that are available to us to slow this thing down. We will work together and continue to work together to address these issues, to tackle these challenges, and to work together as we continue to work. Do you ban plastic straws? I think we should. Yes. I mean, look, I'm going to be honest. It's really difficult to drink out of a paper straw when you had, if you're just, like, if you don't gulp it down immediately, it starts to bend. Yes. And then, you know, the little thing catches it. And then, you know, so we got to kind of perfect that one a little bit more. Do you know, okay, a bit of a history lesson. Do you know that women were not, the women's teams were not allowed to have brackets until 2022? So the United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea. AI is kind of a fancy thing. A więc dowiedzieliśmy się między innymi o szczególnym sojuszu Ameryki, czyli Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej z Koreą Północną. Szanowni Państwo, no, można się przejęzyczyć. Oczywiście, kto nic nie robi, błędów nie popełnia. To drugie powiedzenie, które ja sobie cenię, ale tych wpadek tutaj jest bardzo dużo. To pokazuje, że pani Kamala Harris, no, ja się tutaj niestety muszę zgodzić z Donaldem Trumpem. Nie reprezentuje, ja powiem, elokwencji. Staram się być tu nieco bardziej elegancki jeszcze w swojej wypowiedzi, ale nie dziwi mnie, co mówi Donald Trump, dlatego że w mojej ocenie on musi używać tej retoryki, dlatego że to, w jaki wyreżyserowany sposób, w jaki perfidnie wyreżyserowany sposób, w perfekcyjnym świetle stawiana jest pani Kamala Harris, gdy tylko stacje amerykańskie typu CNN i inne pokazują jej wypowiedzi, jej momenty, kiedy zabiera głos, jest czymś w mojej ocenie szalonym. Społeczeństwo amerykańskie, które ogląda oczywiście media głównego nurtu, czytaj, włącza telewizję, czy wyszukuje jakieś informacje dotyczące tejże pani, no w ogóle nie zostanie skonfrontowanych z czymś, co ta pani reprezentuje, podczas gdy nie przedstawia wyreżyserowanego spektaklu z napisaną mową,
którą odczytuje, albo wcześniej się jej nauczyła. Uważam, że nie bez przypadku demokraci mają bardzo mocne powiązania z Hollywood. Dlatego, że w mojej ocenie za chwilę pani Kamala Harris może być podkręcona, podrasowana w ten sposób, może powiem, od strony PR-u, od strony marketingu politycznego, od strony sposobu prowadzenia wypowiedzi, czyli wezmą tę panią za chwilę i wyszkolą, a następnie przygotują odpowiednie scenariusze. Kto taki? Siły, które stoją za jej donorami, jak po angielsku, prawda, czyli donatorami bardziej po polsku, sponsorami w języku już takim bardzo normalnym. Zerknijmy jednak dalej, bo to jeszcze chwila została. I co Państwo na to? Proszę uprzejmie dajcie znać w komentarzach, co uważacie na temat tego krótkiego przeglądu wystąpień pani Kamali Harris. Ale to nie wszystko. Donald Trump dalej oczywiście wypowiada się na ten temat. A ja mam dla Państwa jeszcze dwa, w mojej ocenie sensacyjne z pewnego punktu widzenia, ale z innego punktu widzenia no bardzo smutne. Jednak smutne, że taka osoba przez kogoś została wyniesiona na najwyższe szczyty elit politycznych w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam serdecznie do kolejnych materiałów. Teraz przemówienie pani Kamali Harris z Baltimore, materiał sprzed roku. Również korzystam tutaj na podstawie prawa cytatu z kanału Forbes Breaking News. Szanowni Państwo, dosłownie minuta. I również proszę później o ocenę w komentarzach, co Państwo na ten temat sądzicie. And so we set an ambitious goal to cut our greenhouse gas emissions in half. By 2030. Uwaga, podobnie jak w Unii Europejskiej. Pani Kamala Harris, ja już teraz odpowiadam na pytania ze wstępu, jest w mojej ocenie gwarantem realizowania tego pseudoekologizmu, tego szaleństwa, uczynienia redukcji, wprowadzenia redukcji emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku. Co to musi oznaczać dla Amerykanów? Dla Amerykanów musi to oznaczać, że miliony samochodów nie będą w użytku. Przecież Amerykanie to troszkę inaczej funkcjonują niż w Europie. Tam używanie samochodu, dojeżdżanie im wszędzie jest normą, drodzy Państwo. I samochody w Ameryce to jest coś takiego, czego nie potrafimy sobie nawet tutaj wyobrazić. Nie da się w Ameryce, mieszkając nawet w mieście, na jakimś osiedlu, dojść chodnikiem do sklepu czy do szkoły. Te chodniki są na osiedlu, ale gdy ulica osiedlowa, można powiedzieć, łączy się z jakąś arterią komunikacyjną, czyli z drogą wyższej kategorii, tam chodnika już nie ma. Nie da się tam w zasadzie często przejechać rowerem, tylko i wyłącznie właśnie samochodem. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, emisja gazów cieplarnianych, czyli potężne redukcje w przemyśle amerykańskim. No, pani Kamala Harris proponuje totalne zrujnowanie obecnego porządku, totalne zaoranie tego wszystkiego, ale nie mówi do tego, jak zamierza spowodować, że cały świat to uczyni razem z nią, razem z Ameryką. Oczywiście, jeżeli ktoś doda, ok, Europa chce zrobić to samo, ale zapytajmy, czy Ameryka Południowa chce zrobić to samo, czy Afryka chce zrobić to samo, czy Indie, czy Chiny, Rosja, Pakistan, Bliski Wschód chcą zrobić to samo? Absolutnie nie. Nie ma tam takich pomysłów, tendencji. W związku z tym efekt globalny będzie bardzo znikomy. Ja tylko dodam Państwu, że Europa odpowiada za 8% globalnych emisji, jeśli chodzi o CO2. Tych rzekomo nadmiarowych, tych rzekomo sztucznych. Zatem nawet jeżeli w Europie politycy zrealizują coś w rodzaju właśnie wspominanej przez panią Kamala Harris za chwilę depopulacji, zaznaczam, być może jest to przejęzyczenie, bo tak tłumaczy to jej, można powiedzieć, sztab prasowy. No ale jeżeli to zostanie zrealizowane, no to proste. To nie będzie, to ta emisja będzie zredukowana, bo nie będzie miał kto tego używać. Ale słuchajmy dalej wypowiedzi pani Kamali Harris. Już wiemy, że opowiada się ona za redukcją gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku, czyli no, zaledwie w ciągu 7 lat od dnia, kiedy
to przemówienie miało miejsce. And to reach net zero emissions by 2050. Osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Brzmi znajomo z celami europejskimi, Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która to Komisja Europejska, mam na myśli polityków, otrzymywała do kieszeni tych polityków nie tylko najprawdopodobniej pokaźne sumy i co jakiś tam czas jakieś afery wynikały, pamiętacie Państwo w przeszłości, a to jakieś polityczki europosłanki znajdowano, a to 2, a to 3 miliony, niektórzy donosili euro oczywiście, na drobne, pytanie co na tajnych kontach, na niejawnych fundacjach, można powiedzieć, było tam przekazywane, to można pospekulować. Ale słuchajmy dalej pani Kamali Harris, bo wypowiada się ona dość ciekawie w dalszej części. Investment we are announcing today will help us to achieve these goals and it will do so much more. Because think also about the impact on not only the local economy, not only on an investment in the entrepreneurs and innovators from and in the community, think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and... Pani Kamala Harris mówi, że to te inwestycje, które proponuje i mechanizmy, które proponuje, będą bardzo proekologiczne, także w ujęciu zdrowia publicznego. Gdy zainwestujemy w czystą energię i pojazdy elektryczne i zmniejszymy populację. Zaraz ona to powie. Uczulam Państwa teraz na to. Słuchajmy jeszcze raz. Electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink. Gdy uczynimy to wszystko, wprowadzimy samochody elektryczne, zmniejszymy populację, więcej naszych dzieci może oddychać czystym powietrzem i pić czystą wodę. Zatem słyszeliście już Państwo, co pani Kamala Harris sobą reprezentuje. Nie trzeba się bardzo wysilić, żeby ustalić te fakty, bo mówimy tutaj o faktycznych przemówieniach tej osoby. I teraz przejdę do krótkiego podsumowania. W mojej ocenie dwoi się i troi, potężny sztab PR-owców, redaktorów, żeby zamaskować brak elokwencji pani Kamali Harris. Dwoi się i troje jednocześnie, żeby eksponować wszelkie jakiekolwiek negatywne cechy, okoliczności, sytuacje, insynuacje po stronie Donalda Trumpa. Można powiedzieć, że media, telewizja murem za Kamalą Harris. Donald Trump jednak w sposób moim zdaniem bardzo brawurowy zyskuje na poparciu. Widać też, że bardzo się to pewnym siłom, pewnym elitom nie podoba. Jakim elitom, drodzy Państwo? No właśnie, w mojej ocenie tym, które tu Państwu w tej chwili pokażę. Strona opensecrets.org. Mamy tutaj organizacje, które realizują pewnego rodzaju sponsoring polityczny, czyli wpłacają na a to demokratów, a to republikanów. Kolor niebieski oznacza, że są to organizacje, które dokonują wpłat na kampanię demokratów, kolor czerwony republikanów. Bloomberg. Łączna liczba dotacji, wpłat, czyli sponsoringu 415 milionów dolarów. To jest okres od 1990 roku do 2024. Szanowni Państwo, prawie pół miliarda dolarów. Na rzecz republikanów są też potężne wpłaty. Ale chcę Państwu to naświetlić, jakiego rodzaju są to podmioty, które dokonują wpłat na demokratów. Przede wszystkim media, bardzo wpływowe media, Bloomberg. Znajdziemy tutaj również, przeglądając te strony, znajdziemy tutaj również ślady bardzo istotne, wielu milionów dolarów z Hollywood, ale też wprost Soros Fund Management. Państwo widzicie 286 milionów dolarów. I gdy wybierzemy sobie ten cykl 2022 roku, to okazuje się, że w samym tylko 2022 roku, w tym cyklu, Soros Fund Management, czyli fundacje George'a Sorosa, przekazały 179 milionów dolarów łącznie demokratom. Czy jest zatem przypadkiem, że pani Kamala Harris mówi to, co mówi, robi to, co robi, jest długopisem tych, co chcą, żeby
mieć, można powiedzieć, takiego słupa w najwyższych elitach władzy, bardzo wygodnego, który brakiem elokwencji gwarantuje niezadawanie pytań, bo przecież nawet nie wie, o co te pytania zadać. To tak jak osoba, która na przykładzie Polski była niedawno wójtem pewnej gminy, nagle staje się prezesem spółki gigantycznych rozmiarów na skali, w skali nie tylko Polski czy Europy, albo osoby, która piastowała wcześniej jakąś funkcję w firmie porządkowej w Świętokrzyskim, nagle staje się ważną postacią w organach spółki zbrojeniowej z miliardowymi przychodami. Drodzy Państwo, to wszystko możecie sobie sami wygooglować. Ja nie chcę tutaj używać nazwisk ani nazw, po to, żeby było dyplomatycznie, prawda? Sami wiecie, że chcę na tym kanale prowadzić, można powiedzieć, dla Państwa analizy, przedstawiać moje komentarze długo. Zapraszam przy okazji do zasubskrybowania tego kanału, bo dzięki temu też to znak dla YouTube'a, wszelkie łapki w górę i subskrypcje, a przede wszystkim komentarze i udostępnienia, które Państwo czynicie. Wysyłając na przykład znajomym ten film, to znak dla YouTube'a, że warto promować innym oglądającym YouTube właśnie te treści. No i teraz mówiąc o tak zwanym długopisie, prawda, o tak zwanym słupie. Pewnym siłą zawsze wygodniej jest mieć kogoś takiego, kto nawet gdy po fakcie będzie wzięty na jakieś przesłuchanie, przez jakiś urząd, organ, prokuraturę, sąd czy jakąś komisję, to swoimi wypowiedziami i brakiem dalszym elokwencji będzie gwarantem tego, że nic konkretnego nikt się nie dowie, bo ta osoba po prostu nawet nie łączyła, nie kojarzyła kluczowych faktów, co z czego się bierze, co z czego wynika, gdzie jaki jest związek strategiczny, proszę Państwa, decyzji podpisywanych, firmowanych swoimi podpisami, które są podsyłane oczywiście, czy wkładane do kieszeni. I teraz przy tej okazji mam dla Państwa tutaj też stronę Europejskiego Parlamentu, co tutaj możecie dostrzec w adresie, relacje George'a Sorosa z Komisją Europejską. To jest pytanie parlamentarne, na które odpowiedzi udzielono w sposób wymijający, czy brak jest, można powiedzieć, merytorycznej odpowiedzi. Ale zwróćcie uwagę na to pytanie. Zgodnie z publicznym kalendarzem członków Komisji Europejskiej w ciągu ostatnich 4 lat, a to pochodzi, ta publikacja i to, ten artykuł pochodzi z 2019 roku, i w ciągu ostatnich 4 lat George Soros odbył co najmniej 15 spotkań twarzą w twarz z prezydentem, pierwszym wiceprzewodniczącym i innymi wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej, a także komisarzami. Szanowni Państwo, według serwisu lobbyfacts.eu lobbyści z jednej organizacji pozarządowych George'a Sorosa, Open Society European Policy Institute, odbyli co najmniej 49 spotkań z wyższymi urzędnikami komisji, komisarzami, członkami gabinetów i dyrektorami generalnymi w latach 2014-2018. Zatem już widzicie, bo wystarczy zadać pytanie, kilka pytań logicznych. Po co się spotykano, czyli jaki cel był tych spotkań? Co w związku z tym po tych spotkaniach mogliśmy obserwować w życiu politycznym Parlamentu Europejskiego chociażby? A tu właśnie chcę Państwa uwagę zwrócić na tak zwany Zielony Ład, który się wykluł właśnie w czasie bardzo intensywnych spotkań Sorosa i ludzi od niego z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Czy w związku z tym potem nie wychodziły afery takie jak Panama Papers i inne, z których wynikało, że wysokiej randze politycy europejscy, ale także na przykład prezydent Ukrainy, dysponują ciekawymi kontami na zagranicznych rachunkach bankowych, których właścicielami są dziwne spółki, przez te osoby jednak, czy przez tych polityków kontrolowane, mowa o setkach milionów dolarów i euro. Jedna z tych afer Panama Papers kilka lat temu wyniknęła. To wszystko są rzeczy, które tutaj należy z tym jak najbardziej wiązać. Tutaj jeszcze jedna publikacja CNBC, tym razem dotycząca Stanów Zjednoczonych. I czytamy tutaj, organizacja non-profit finansowana przez miliardera George'a Sorosa po cichu przekazała 140 milionów dolarów na cele polityczne w 2021 roku. To jest grubo ponad 500 000 000 złotych, drodzy Państwo. Za to można naprawdę dużo osiągnąć. Czytamy, organizacja non-profit wspierana przez George'a Sorosa zainwestowała co najmniej 140 milionów dolarów w organizację non-profit o charakterze politycznym na rok przed wyborami uzupełniającymi. Darowizny te stanowią uzupełnienie ponad 170 milionów dolarów, które Soros osobiście przekazał podczas wyborów uzupełniających w 2022 roku. O tamtej kwocie większej Państwa informowałem z innej jeszcze publikacji parę minut temu.
To wszystko dzieje się na rzecz kampanii demokratów i komitetów akcji politycznej. Organizacja non-profit Sorosa przekazała osobno około 60 milionów dolarów na rzecz organizacji charytatywnych, które nie mogą angażować się w politykę. Zatem jeżeli się zastanawiacie, czy pani Kamala Harris jest gwarantem stabilności, dobrobytu w Stanach Zjednoczonych, braku wojen, to odpowiem, drodzy Państwo, w mojej ocenie absolutnie nie. Pani Kamala Harris jest po pierwsze gwarancją wprowadzenia jakiejś odmiany komunizmu w Ameryce, jest gwarantem dyscyplinowania Europy, żeby Europa robiła to samo, bo nie łudźmy się, że amerykański przywódca nie ma wpływu na Europę, chyba że Europa odetnie się od tego drastycznie, kierując bardziej swoją współpracę w ogóle i wielką otwartość w kierunku państw BRICS, co można powiedzieć z punktu widzenia Waszyngtonu jest nie tyle mile widziane, co Waszyngton pilnuje, aby to się nie wydarzyło, no bo jakżeby Europa mogła odwrócić się od dolara, od współpracy z Ameryką i zwrócić się w kierunku takich państw jak Chiny, Bliski Wschód, ale przede wszystkim Rosja. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób to jest ciekawie rozegrane. Europa przez wojnę na Ukrainie została postawiona w sytuacji, w której z punktu widzenia jakiegokolwiek PR-u politycznego, drodzy Państwo, tego, który jest no, niczym goebbelsowska propaganda, bardzo głośno nadawane z teleodbiorników, z mediów głównego nurtu i wielu kanałów YouTube także, no to Europa w tym świetle, gdyby tylko się zwróciła w kierunku państw BRICS, z uwagi na to, żeby na przykład chciała zadbać o swój interes, to byłoby to bardzo niepolityczne, bardzo a społeczne. No jak to uprawiałaby nagle zwrot w kierunku proputinowskich, drodzy Państwo, relacji, w kierunku proputinowskiej narracji, w kierunku tych państw, które właśnie z Rosją sympatyzują. A uwaga, ciekawostka, to tylko spostrzeżenie jest taka, że państwa BRICS to większość mieszkańców na świecie, ponad 5 miliardów, to większa część, i to miażdżąco większa część surowców, zasobów mineralnych, zasobów naturalnych, pierwiastków ziem rzadkich. To po drugie, przede wszystkim to także Bliski Wschód, bo Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Iran przyłączyły się do BRICS od początku tego roku. Kontynuując moją myśl i dotrzymując obietnicy odpowiedzi na parę pytań ze wstępu tego materiału, pani Kamala Harris jest gwarancją rosnących cen energii na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo te trendy, które organizowane są przez jej donatorów, przez organizację George'a Sorosa, Towarzystwo na literę R i innych mocnych, można powiedzieć, czy możnych tego świata, co są tendencje w tym kierunku idące. Pytanie, czy pani Kamala Harris się przejęzyczyła, mówiąc o zmniejszeniu populacji na świecie? No w mojej ocenie się nie przejęzyczyła. I to jest moja opinia co do wypowiedzi tej osoby. Później jej sztab prasowy wskazywał, że to było przejęzyczenie. Chodziło tam o słowo nie population, tylko pollution, czyli nie populacja, tylko zanieczyszczenia. Ja uważam, że po prostu mówiła, co ma na sercu. Do czego została przygotowana, w jaki sposób została indoktrynowana. Jest ona zatem też gwarancją, drodzy Państwo, dalszego rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie, wielkiej wojny tam, która, no właśnie, jej donatorom jest na rękę. Ona się po prostu musi wydarzyć, aby kolejne etapy były osiągane. Etapy czego? Jakiegoś resetu. Ktoś by powiedział wielkiego resetu. Bo tylko poprzez zrujnowania dotychczasowego porządku można wprowadzić nowe jakieś zasady. Zasady związane z oczywiście monitorowaniem nas, co widzimy, proponowane już jest wprost w innym anglosaskim państwie, bo na Wyspach Brytyjskich Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że w związku z zamieszkami stosowane będzie mechaniczne, automatyczne, połączone ze sztuczną inteligencją rozpoznawanie twarzy na ulicach poprzez monitoring miejsc publicznych i nie tylko, szanowni Państwo. A dziś wszystkie kamery mają taką funkcjonalność, mają taką możliwość. Te kamery nawet nabywane wiele lat temu również mają. Wystarczy tam aktywować aplikacją taką funkcję, czyli to software. Wystarczy, że uruchomi tę możliwość, a nie hardware, czyli sprzęt musi być w to wyposażony, bo on jest w to wyposażony, w tę funkcjonalność już od długiego czasu. I co jeszcze zawiera ten reset, według niektórych wielki reset, z całą pewnością podporządkowanie nas i
odebranie bardzo duże, bardzo istotne, wręcz bym powiedział brawurowe praw, po to, żeby z powrotem je przyznać już tylko wyjątkowo posłusznym obywatelom. Co mam na myśli? Między innymi słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, który kiedyś powiedział, a ja na tym kanale to komentowałem, że w jego ocenie takie laboratoria przyszłości muszą być realizowane, które wiążą się z wprowadzaniem powszechnego, lecz gwarantowanego dochodu minimalnego. W jego ocenie powszechnego i warunkowego dochodu minimalnego. O jaki dochód, o jakie warunki może tutaj chodzić, dowiemy się chociażby też, co niedawno komentowałem, z pilotażowego wprowadzania od września w 5 państwach europejskich, m.in. w Niemczech, europejskiej karty szczepień. Tak, drodzy Państwo, ta karta ma dawać komuś pewne prawa. W mojej ocenie na ten moment nam się wprowadza pod pretekstem ułatwień dla pielęgniarek, co komentowałem tutaj właśnie w jednym z ostatnich materiałów wideo. No jest to w mojej ocenie absurdem. I za chwilę dowiemy się, że zapowiadana przez WHO epidemia czy pandemia tak zwanej małpiej ospy, a także nowa jakaś odmiana, rzekomo nowa odmiana rzekomej zarazy pod nazwą znaną Państwu z 2019 roku, no również będzie skutkować tym, że europejska, jak ja to nazywam, karta już nie dla zaszczepionych, tylko europejska karta segregacyjna zostanie nam wprowadzona. I uważam, że tego gwarantem jest pani Kamala Harris tam dla Ameryki. Optymistyczny akcent na koniec. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Że podobnie jak w Ameryce, społeczeństwo domaga się odstąpienia od tego szaleńczego kierunku. Tak i w Polsce pojawią się osoby, a niektóre być może się obudzą, które w tym uczestniczą, ale przejrzą na oczy. Więc optymistycznym akcentem chcę ten materiał zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.